Rozkapryszony dzieciak ma koszmary po tym, jak jego mamuśka kazała mi wpuścić go na komputer. Na wstępie zaznaczę, że wciąż mieszkam w domu jednorodzinnym, jako że uniwerek, na którym studiuję, jest tuż obok. Przejdźmy teraz do właściwej historii sprzed roku. W pewien piękny niedzielny poranek obudziła mnie mama, oznajmiając, że zaprosiła ciotkę z dzieciakami na obiad. Szczerze mówiąc, nigdy za nią nie przypadałem, ale nie miałem nic do gadania. Dwie godziny później rodzinka zjawiła się na miejscu. Najpierw zjedliśmy obiad, a potem udaliśmy się do salonu, by porozmawiać w luźnej atmosferze. W którymś momencie jeden z moich kuzynów wykorzystał nieuwagę dorosłych i ruszył prosto do mojego pokoju. Z racji, iż akurat miałem otwarty komputer i bałem się, że coś zepsuje, poszedłem za nim. Dzieciak miał wówczas 8 lat i nie powinien grać w gry dla dorosłych. Problem w tym, że ja, jako zapalony gracz, w swojej kolekcji miałem mnóstwo tytułów oznaczonych symbolem PEGI 18. Wywiązała się między nami taka oto rozmowa. Masz jakieś gry? Zapytał rozwydrzony bombelek. Mam, ale to gry dla starszych, nie dla ciebie. Odparłem, czując, że młody będzie się wykłócać. Ale ja chcę zagrać! Przepraszam, ale nie możesz. Rozkapryszany dzieciak nie miał zamiaru mnie słuchać i od razu poleciał po ciotkę, licząc, że coś wskóra. No weź, daj mu zagrać. Nudzi mu się. Zaczęła cioteczka. Moje gry nie są przeznaczone dla dzieci w jego wieku. Są brutalne i straszne. Ale mój synek chce pograć. Nie możesz mu pozwolić. Przepraszam, ale te gry nie są dla niego. Że co? Jesteśmy kośćmi i masz robić to, co mówimy. Po prostu daj mu zagrać! W tamtym momencie traciłem już nad sobą panowanie. Z perspektywy czasu wiem, że powinienem był mu włączyć jakieś gierki przeglądarkowe, ale wtedy działałem pod wpływem emocji. Mój ówczesny komputer był najcenniejszym, co posiadałem. Złożyłem go sam, wydając kupę pieniędzy, dlatego bałem się, że ośmiolatek go rozwali. Ujawniła się też moja złośliwa strona, tak więc nie przypuściłem okazji, aby dać im nauczkę. Włączyłem więc outlasta. Dla tych, którzy nie wiedzą, to gra z gatunku horror i pozwoliłem dzieciakowi pograć. Nie minęło nawet pięć minut, a dzieciak wybiegł z mojego pokoju z płaczem i krzykiem: Co ty mu włączyłaś? Co jest z tobą nie tak? Wrzasnęła zbulwersowana ciotka. Mówiłem, że moje gry nie są dla małych dzieci, ale nie słuchaliście. Rozkapryszona rodzinka szybko wyniosła się z naszego domu. Morał z tej historii jest taki: nauczcie się brać czyjeś ostrzeżenia na poważnie. Rozkapryszony ojczulek myśli, że ma cały park na wyłączność. Grubo się myli. Ja i moje dzieciaki mamy pewną tradycję, a mianowicie chodzenie do miejskiego parku. Jest tam jedno takie miejsce na szczycie skalistego wzgórza, gdzie szczególnie lubimy przesiadywać. Dzieciaki szaleją na tamtejszym placu zabaw, a ja obserwuję ich z pawilonu. Pewnego dnia, gdy postanowiliśmy spędzić czas w naszej ulubionej miejscówce, okazało się, że ktoś wynajął pawilon i rozstawił wokół niego trzy dmuchane domki ze zjeżdżalniami. Musiałam zatem przekazać moim dzieciakom rozczarowujące wieści. Wytłumaczyłam mi, że ktoś urządził sobie prywatne przyjęcie, dlatego nie mogą korzystać z domków. Ale za to plac zabaw stoi przed nimi otworem. Na szczęście przyjęły to wyjątkowo spokojnie. Siedziałam sobie w najlepsze na spoglądając na swoje pociechy, gdy wtem rozległ się czyjś gburowaty głos. Pewien rozkapryszony ojczulek pragnął mnie poinformować, że plac zabaw jest tymczasowo zamknięty ze względu na prywatną imprezę. Spojrzałam na niego zdumiona i odparłam, że rozumiem, iż wynajął pawilon, ale to nie daje mu wyłączności na korzystanie z placu zabaw. Od razu skoczył po umowę najmu, po czym pomachał mi nią przed nosem, rozkazując, zabrać swoje bachory i spieprzać. Kiedy spojrzałam na ten świstek, moje przypuszczenia się potwierdziły. Facet wynajmował tylko pawilon... Za zawrotną sumę 35 dolarów za cztery godziny. Nie wyobrażam sobie, jak jakakolwiek osoba dorosła może myśleć, że tyle pieniędzy wystarczy, by mieć publiczny plac zabaw do wyłącznego użytku. Zresztą po co? Ponownie wytknęłam mu, że papierek dotyczy jedynie pawilonu, a nie całego parku. Jednocześnie obiecując, że będziemy trzymać się z dala od jego dmuchańców i pawilonu. To jednak go nie przekonało, gdyż od razu przeszedł do gruźby. Zaczęłam się poważnie zastanawiać nad zabraniem dzieciaków z parku, wszystko byle mieć spokój od tego dupka. Zdecydowałam jednak, że postawię na swoim i napsuję mu jeszcze trochę krwi. Warknęłam, żeby się odwalił i wybrałam w telefonie numer do biura parku. Generalnie zarządzaniem parkami zajmuje się nasze hrabstwo. Latem zatrudniają strażników, którzy mają uprawnienia policjantów. Zadzwoniłam więc do jednego z nich, prosząc, żeby natychmiast kogoś przysłał. Ledwo skończyłam rozmawiać, a tatusiek wrócił z dwoma byczkami i oznajmił mi, że wyprowadzą mnie z parku siłą. Ze stoickim spokojem ostrzegłam ich, że jeśli tylko mnie dotkną, wniosę oskarżenie o napaść. Jeden z mięśniaków, obawiając się interwencji policji, wyszeptał do rozwydrzonego ojca Zostaw ich w spokoju. Prowoder jednak nie zamierzał się wycofać, w dalszym ciągu wrzeszcząc na mnie i szarpiąc mnie za rękę. Cała ta akcja rozgrywała się na oczach strażnika, który akurat dotarł na miejsce. Zadowolony z siebie dupek wcisnął mu umowę najmu, tłumacząc, że wyprawia tu przyjęcie dla swojego dziecka, a ja bezczelnie wtargnęłam na jego teren. Dotknij mnie jeszcze raz, a cię aresztuję, zagroził mu strażnik. Umowa dotyczy pawilonu. Plac zabaw wciąż jest otwarty do użytku publicznego. Poza tym nie ma w niej żadnej wzmianki o rozstawieniu dmuchanych domków. Gdzie je podłączyłeś? Podążając za przedłużaczami, strażnik dotarł do pobliskich łazienek publicznych. Wyglądało na to, że koleś usunął kłódkę z gniazdka tylko po to, by podpiąć do niego swoje dmuchańce. Przeciąłeś tę kłódkę? Zapytał stróż z fantem w dłoni. Już taka była, kiedy ją znalazłem. Odparł zakłopotany ojczulek. Naprawdę? To ciekawe, bo rano była nietknięta. Próbujesz mi więc powiedzieć, że jakaś przypadkowa osoba ją przycięła, a ty tak po prostu się na nią natknąłeś? Yy, chyba? Krótko mówiąc, strażnik pozwolił im zostać na terenie parku i zostawić dmuchane domki, bo nie chciał psuć dzieciakowi przyjęcia. Ojczulek jednak dostał mandat za przeciętą kłódkę i nielegalny pobór prądu, a ponadto zabroniono mu wkraczać na teren parku przez resztę sezonu. Na szczęście całe to zamieszanie ominęło moje dzieciaki, które prawdopodobnie przez chyłaśliwą sprężarkę powietrza nawet nie usłyszały żadnych krzyków. Masz podzielić się z moim dzieckiem! Dziś rano szłam sobie do szkoły popijając kawę, którą przygotowuję w domu prawie każdego ranka. Nie ma nic lepszego, żeby się rozbudzić i zyskać energię na cały dzień, co bardzo się przydaje na studiach. Dla zainteresowanych mój magiczny napój składa się z ośmiu kieliszków blond espresso, trzech porcji syropu o smaku pianek, a to wszystko uzupełnione odrobiną mleka. Jest to więc czysta kofeina i cukier. Wiem, że to niezdrowe, ale jest tak cholernie dobre, że nie potrafię sobie odmówić. W każdym razie jechałam autobusem, kiedy zadzwonił do mnie przyjaciel. Przez chwilę rozmawialiśmy po cichu, ale parę przystanków później na pokład wsiadła rozkapryszona mamuśka ze swoim bąbelkiem. Rozmowa zeszła na temat kawy, więc zaczęłam opowiadać kumplowi o swoim poranku. Dzieciak musiał usłyszeć, jak wspominam o piankach, ponieważ podszedł do swojej mamy i zaczął jej coś szeptać na ucho. Słyszałam, jak kobieta odpowiada mu: Nie, Bój się! Podejdź i zapytaj. Następnie dzieciak podszedł do mnie ze swoją pustą buteleczką i pyta, czy podzielę się z nim moim piciem. Odmówiłam i powiedziałam młodemu, że to nie jest napój dla dzieci. Chłopak zaniósł się płaczem, a jego matka zaczęła na mnie krzyczeć. Dlaczego nie chcesz się z nim podzielić? Bo to nie dla dzieci. Jeśli ma w sobie syrop o smaku pianek, to nie może być takie złe. Nie bądź taką skmerą. Masz się z nim podzielić. Byłam wkurzona i chciałam zostać sama. Dlatego z satysfakcją zrobiłam to, o co poprosiła kobieta. Zabrałam dzieciakowi butelkę i napełniłam ją aż po korek. Była to mniej więcej połowa mojego napoju. Chłopak wziął ode mnie picie i wybił wszystko jednym duszkiem. Dziękuję, proszę pani. To było naprawdę pyszne. Nie ma za co. Widzisz, nie było tak ciężko. Mojemu synkowi spodobał się ten twój napój. Z czego go robisz, żebym mogła to powtórzyć w domu? Głównie jest to espresso z trzema porcjami syropu o smaku pianek i odrobiną dwuprocentowego mleka. Dałaś mojemu dziecku espresso? Co jest z tobą do cholery? Kierowca autobusu postanowił zainterweniować i zapytał, czy rozwydrzona mamuśka mnie nęka. Odpowiedziałam, że tak, na co mężczyzna kazał kobiecie zostawić mnie w spokoju albo wysiąść. Mamuśka w końcu zamknęła mordę, a ja mogłam cieszyć się spokojną drogą do szkoły. Miłej zabawy z super pobudzonym dzieciakiem. Następnym razem użyj mózgu, zanim pozwolisz dziecku prosić obcą osobę o smakołyk.